Jesteśmy w Chocianowcu, ruiny pałacu, ładna rezydencja. To jest chyba przód. Podejdziemy tutaj z boku, ogrodzona. Tu jest krzyż, pojemniki, jakaś droga do głównej drogi. Wczoraj była wichura, to powalone drzewa akurat na budynek. Idziemy, obejdziemy ten pałac. Tam w głębi widzę, że jest boisko piłkarskie, czyli obok boiska. Idziemy dalej. Widzicie cały czas te ruiny. Oła. No, żeby to odbudować, to jest kawał grosza. Oła. Grozi zawaleniem. Podeszliśmy bliżej. Bardzo ładny pałac kiedyś był, ale teraz to już chyba już będzie ruina. Obchodzimy z boku narożnik po prawej stronie, jak stałem. Tak to wygląda. Rozszczabrowane. Wszystko jest. Zobaczmy. Front tej ruiny. Idziemy do boiska piłkarskiego. Tutaj murki chyba otaczały kiedyś tą posiadłość. Akurat wybrałem nieodpowiednie obuwie. O, tam widzę plac, taki główny jest. Bo jakaś wiata. Oła, zobaczcie, jak zwykle trzeba na jesień chyba jeździć, bo to wszystko z tej strony to już koniec. Koniec. Zawalone wszystko. Tutaj jest. Chyba imprezy się odbywają. Tam dalej jest boisko. Tu już jest zupełna ruina. Gniazdo bocianów. Jakieś przypory. Takie potężne. Idziemy. Tutaj jest boisko. No to obchodzimy to. Teownik? Nie, to nie jest teownik. Niewyrwany. Belka była kiedyś. To już nie będzie tych ruin. Bo to już jest stan wskazujący na zupełną ruinę. Niestety, ale ten pałac to już nie warty jest składania pieniędzy. No idziemy dalej, tutaj jest boisko. Widzę, tutaj z boku jest płot. Tu boisko piłkarskie i jedna część tego pałacu przylega do boiska. Tutaj druga ściana już obsypana, wszystko ogrodzone oczywiście, no.
Przynajmniej to jest już robione. Co tam ogrodzenie dla wandali. Widzę jakieś szuwary, to tutaj był. O, i z tej strony nie ma co przeglądać. Nawet widzę kiedyś ładna rezydencja, teraz już nie. Mokradło to było do tego pałacu. Stare widzę jakieś kamienne, to może i zamek kiedyś był na tych ruinach, nie wiem. Nie wypowiem się, trzeba poczytać. Tak to w chwili obecnej wygląda. No nic ciekawego. Ruina jak ruina. O. Ale następna ruina. Podejrzewam, że najlepiej to by było troszkę to obczyścić i trawą zasiać. Ale to nie wiem, czy widać tam jeszcze pozostałość okienka. Idę dalej. Wczoraj była wichura. To akurat przy w radiu słyszałem, że przewalone drzewo na budynek. No i zaliczyliśmy kolejny pałac w Chocianowcu. Nie wiem. I od drugiej strony jeszcze, z której zaczynałem. I żegnamy tą ruinę, która już na pewno nie będzie odbudowana. Szkoda. Zawsze to jest atrakcja. Jeszcze zbliżymy to morze. O, takie wejście było. Tu były tarasy? Nie wiem. I widok z drogi asfaltowej. I dalej jeszcze ruiny tutaj ogrodzenia tego pałacu i wycieczka zakończona i tam ta wiata, którą pokazywałem. Dojdźmy do końca tego ogrodzenia. Dojdźmy do końca ogrodzenia. I wyjeżdżając z Chocianowca, tam jest droga, widzimy fajne ruiny,
Nie wiem, czy fajne. Znaczy się ruiny wiatraka. O tamto, podjedziemy. Podjechałem samochodem do tego wiatraka. Idziemy w jego kierunku. Czy będzie odbudowany? Trudno powiedzieć, bo to jest rzadki widok. Podejdę. Jest to ogrodzone też. O. Tak wygląda. Skrzydła. Długie. Kiedyś to był wiatrak. Może go obejdę. Widać z drogi, jak jedziemy na z Chocianowca na Chocianów. Na koło ogrodzenia. O, jest to remontowane. Widzę, fajnie. Będzie coś z tego. Może jakaś karczma albo zabytek. Nowe deski, nowe drzwi. Fajny wiatraczek będzie. No, jest lustowanie, ktoś się za to bierze. Troszkę to będzie kosztowało. Wszystko w drewnie. Ładny widok. Wyglądają rzadkie ruiny wiatraka w odbudowie.